Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na recenzję Motorola Edge 30 Ultra, czyli ultra smartfona od Motorola, takiego ich ultra flagowca. Jak widzicie, jest oczywiście akcent ekologiczny w postaci szaroburego pudełka z recyklingu, ale to jest ta mądrzejsza ekologia, bo pudełko jest z recyklingu, ale nie zapomnieli dodać ładowarki, a do tego jeszcze tam włożyli do środka i silikonowy pokrowiec. Taka ekologia jak najbardziej może być. Sam telefon, no cóż, powiedziałbym, że też może być, ale to oczywiście trochę za mało jak na recenzję, zatem po kolei jedziemy. Zaczynamy od powierzchowności smartfona. Ta jest jak najbardziej flagowa i może się podobać, szczególnie w bieli. Można jeszcze kupić wersję czarną, z tym, że ona taka nie do końca jest czarna, bo jest bardziej taka trochę ciemnoszara, ponieważ tył jest matowy. W kolorze białym tego tak bardzo nie widać, w czarnym widać to bardziej, ale mat jest fajny. Fajny, bo prawie się nie brudzi. Na białym w zasadzie ciężko zobaczyć ślady paluchów, chyba że na oprawce aparatu fotograficznego. A skoro już o oprawce wspomniałem, tak jak widzicie, ona dość solidnie wystaje, no ale aparat na szczęście jest niebiedny. O aparacie za chwilkę. W międzyczasie powiem jeszcze, że telefon ma metalową ramkę nośną, dobrze rozmieszczone przyciski, przy czym łącznik jest fajnie wyczuwalny, bo ma taką rowkowaną fakturę. Całość zaprojektowano naprawdę zgrabnie. Mamy co prawda zagięte boki, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Na ekranie zagięte krawędzie, wiadomo, nie każdy lubi, ale mnie akurat nie przeszkadzają i całość jest naprawdę bardzo ładna. Ale czegoś zabrakło. No zgadnijcie czego. Zabrakło, moi drodzy, porządnej flagowej wodoszczelności. Mamy tutaj taką wodoszczelność na wszelki wypadek IP52, czyli małą jak na telefon, który no bądź co bądź jest flagowcem. Jak widzicie, zabrakło również mini jacka, co w tej chwili już powoli staje się standardem, ale jest równie standardowy już obecnie we flagowcach podekranowy czytnik linii papilarnych. Sam czytnik, moi drodzy, jak na podekranowy działa naprawdę bardzo dobrze, ale moim zdaniem powinien być położony nieco wyżej, tak o gdzieś w tym miejscu, bo w momencie, kiedy jest tu, muszę ten kciuk tak troszeczkę napinać i ja tego nie lubię. No to taka mała wpadka z ergonomią, może w kolejnym ultraflagowcu Motorola to poprawi. Nie musi za to poprawiać wyświetlacza. Wyświetlacz jest naprawdę miodzia. To OLEDowa matryca 6,67 cala Full HD, mogąca pracować w trzech trybach odświeżania. Dobieranego automatycznie, standardowych 60 Hz oraz wymuszonych 144 Hz i jak chcemy się cieszyć tym ultrapłynnym obrazem i cieszyć się z tym, że w ogóle taki wyświetlacz tu mamy, to zostawmy sobie faktycznie te 144 włączone na sztywno. Motorola nie siliła się z kolei na jakieś super rozbudowane dodatkowe ustawienia kolorów. Mamy oczywiście bardzo szeroką paletę barw, czyli 10-bitową. Mamy też wysoką jasność sięgającą 1000 nitów, ale to działa wyłącznie wtedy, kiedy mamy włączoną regulację automatyczną. Przy regulacji manualnej ta maksymalna jasność, no niestety nie wiedzieć czemu, nie załącza się, ale i tak pozostaje na tyle wysokim poziomie, że swobodnie możemy korzystać z tego telefonu w pełnym nasłonecznieniu. Ekran chroni szkło, podobnie zresztą jak tył, Gorilla Glass 5, a fabrycznie mamy naklejoną niezbyt przyjemną w dotyku folię ochronną, ale za to folia ta ładnie przylega na zagięciach wyświetlacza i stosunkowo wolno się zużywa. Po miesiącu, przez jaki użytkowałem ten smartfon, wygląda w zasadzie jak świeżo wyjęta z pudełka razem z telefonem. Ekran jest OLEDowy, zatem spodziewacie się pewnie, że Always On Display po prostu tutaj jest i działa tak, jak zazwyczaj działa. No nie, niestety, działa tutaj po motorolowemu, czyli trzeba coś z telefonem zrobić, żeby to się na ekranie pokazało. Ale jak już się pokaże, to jest nader funkcjonalny, bo może przekazywać naprawdę wiele informacji, nie tylko godzinę, datę, ale też powiadomienia, z jakich konkretnie aplikacji mamy do obejrzenia. Jak już tak wspomniałem o motorolowości, to kolejną cechą charakterystyczną smartfonów Motorola, jak też i tego, jest interfejs, który w zasadzie można by nazwać czystym Androidem, chociaż oczywiście Motorola nazywa to MyUX. Pięknie. Ale tak naprawdę
od surowego Androida ten interfejs niewiele odbiega, bo Motorola dokłada tu od siebie naprawdę niewiele. Chociaż nie jestem pewien, czy to niewiele to właściwe określenie, bo tak naprawdę funkcje, które Motorola dołożyła, są bardzo fajne i wszystkie są przydatne, natomiast nie znajdziemy tu żadnych dodatkowych udziwnień, czy to w menu ustawień, nie znajdziemy tu żadnych bzdurnych dodatkowych aplikacji w rodzaju pobierz supergierka, ha ha ha, tiu, tiu, tiu. W telefonie znajdujemy w zasadzie tylko to, co znajdujemy w standardowym interfejsie Androida. No i plus te drobne dodatki od Motorola, drobne, ale fajne. Chociażby ten gest włączający latarkę. No uwielbiam to po prostu. Jest to tak przemyślane, tak praktyczne i strasznie dziwię się, że nie zostało to wprowadzone po prostu jako funkcja Androida w powszechnym użytku. To jest po prostu rzecz genialna. W telefonie znajdziemy też oczywiście tryb dla graczy. Znajdziemy oczywiście znaną z innych Motorola funkcję Ready For, czyli możliwość zamiany smartfona w coś w rodzaju komputera po podłączeniu zewnętrznego ekranu, czy peryferium w rodzaju myszki, tudzież klawiatury. Znajdziemy tutaj też osobne ustawienia dźwięku Dolby Atmos. No i skoro o dźwięku wspomniałem, to może parę słów na jego temat. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku podczas połączeń, jest wszystko w jak najlepszym porządku. Jest po prostu bardzo dobra, taka jakiej oczekuję od smartfonu najwyższej klasy. Przechodząc do dźwięku zewnętrznych, czyli multimedialnych głośników. Niby jest tu stereo. Jeden głośnik na dole, a drugi to niestety ten w słuchawce. Zatem jest to stereo, to, które ja nazywam nierówny. Co prawda, telefon robi wszystko, by brzmiało to całkiem przyzwoicie, ale wyraźnie słyszymy różnicę brzmieniową pomiędzy głośnikiem dolnym, tym większym, a tym w słuchawce. Wyraźnie dominuje ten dolny i to po prostu usłyszymy, ale dla sprawiedliwości dodam, że dźwięk jest w sumie dosyć przyjemny w odbiorze i ta stereofonia, kiedy telefon sobie trzymam przed sobą, oglądając zajmę na to jakiś film, jest jak najbardziej wyczuwalna i tak jak powiedziałem, dosyć miła w odbiorze. Byleby tylko nie podkręcać głośności na maksimum, bo odkręcony na maksa, no niestety ten telefon zaczyna nieprzyjemnie pobrzękiwać, poharkiwać. 80 do góra 90% mocy na głośnikach zewnętrznych to jest gwarancja dobrego odbioru. Jeżeli chodzi o czysto komunikacyjną stronę telefonu, to wszystko gra, po prostu. 5G chodzi, udało mi się złapać nawet teraz, moi drodzy, na moim osiedlu, co poniekąd powinno mnie cieszyć, ale wiecie, to 5G to jest takie 5G, ale voiceover LTE, voiceover Wi-Fi praży, wszystko chodzi. Nie zauważyłem niczego niepokojącego w zachowaniu GPS-u, robił swoje, po prostu Bluetooth czy NFC też robią swoje, wszystko po prostu działa w porządku, nie ma się do czego przyczepić. A czy przyczepię się do wydajności? I tak, i nie. Bo z jednej strony to jest potwór. Bańka Wantutu bez problemu. Kręci jak należy. Jak ma się nie kręcić, jak w środku siedzi Snapdragon 8 Plus, oczywiście pierwszej generacji. Siedzi też 12 GB RAM-u i to szybkiego DDR5. I 256 GB także szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Niestety bez możliwości rozbudowy kartą microSD. Zestaw zacny, obiecujący bardzo wiele i na co dzień zapewniający naprawdę świetne doznania z użytkowania telefonu, nawet jeżeli jest się wymagającym graczem. Ja tam wymagającym ani wytrawnym graczem nie jestem, ale miałem przypadkowo pod ręką takowego i zapytałem go o zdanie. Pograł trochę na tym telefonie, stwierdził, że jest naprawdę bardzo dobrze, ale wskazał mi na coś, co kazało mi odpalić kamerę termowizyjną i przyjrzeć się temu smartfonowi już w testach syntetycznych, w benchmarkach, a szczególnie w stres testach. No i oczywiście w benchmarkach to on wypadł super, nie ma to tamto. Natomiast stres testy potwierdziły to, co zasugerował testujący telefon gracz, że jest throttling. I moi drodzy, throttling tu jest naprawdę fest, bo wydajność telefonu w pomiarach potrafi zjechać po iluś tam cyklach nawet o połowę. Stabilność 50% to nie jest to, co ja bym chciał widzieć we flagowym smartfonie, ale niestety nierzadko widuję. To nie jest tak, że to tylko ten telefon tak mam, bo wiele innych, zresztą możecie to sprawdzić na kanale, również tak wyglądało. Tutaj niestety to odczuwamy, no i ciepełko też odczujemy. 40 stopni, kamera termowizyjna pokazywała po
przejściach benchmarkowych, szczególnie tutaj w rejonie nieco poniżej aparatu fotograficznego, to ciepełko jest dosyć mocno wyczuwalne i z jednej strony to dobrze, bo wiemy, że ciepło jest odbierane, odprowadzane z procesora na zewnątrz, no ale z drugiej może się to przełożyć na nasz komfort, bo kiedy sobie za dużo pogramy, no telefon zrobi się już nieprzyjemnie ciepły. Ale co ważne, muszę Wam to powiedzieć i podkreślić, że przy codziennym użytkowaniu tak wysokie temperatury nie są osiągane nawet przy dość intensywnym graniu. Robi się dobrze ciepły, robi się ciepły już moim zdaniem przekraczając tą pewną granicę umowną komfortu termicznego naszych dłoni, ale żeby do tego doszło, naprawdę musimy się przyłożyć. W moim przypadku, kiedy po prostu używałem tego jak smartfona, nie narzędzia do gier, do niczego takiego nie doszło, a z kultury pracy tego telefonu ja byłem zadowolony, ale podkreślam, nie grając. A jak długo będziemy mogli cieszyć się tą płynną jednak w sumie pracą tego smartfona? Bateria tu jest trochę niestandardowa. Oczywiście tutaj troszeczkę śmieszkuję, bo w tej chwili standardem jest 5000 mAh. Tu jest nieco mniej, 4610, ale zaraz się dowiecie, dlaczego jest trochę mniej. Najpierw powiem krótko. Ten telefon bez problemu przepracuje cały dzień. Czas pracy tego telefonu możecie wydłużyć chociażby rezygnując z super szybkiego odświeżania ekranu i wybierając automatyczną regulację jego jasności. I wtedy osiągalne są nawet 3 dni działania, bo mi się to udało, także myślę, że Wam również. Ale po co się tak ograniczać? Powiem Wam szczerze, po sprawdzeniu, ile ten telefon wytrzymuje w takim codziennym życiu, przestałem w ogóle zwracać uwagę na akumulator i na to, jak używam telefonu. Wszystko było na pełnym ogniu, a wiecie dlaczego? A dlatego, że mogę go błyskawicznie doładować. I to nie to, że tam godzinka, 40 minut. Nie, moi kochani. 20 minut, jak bardzo rozładowany, to 25. A dlaczego? A dlatego, że Motorola dała tu ładowanie o mocy 125 W. Przypomnę, ładowarkę w zestawie też dali. Duża, ciężka, ale szybka. I co istotne, podczas ładowania telefon owszem robi się ciepły, ale ta temperatura nie wzrasta tak strasznie, jakby się wydawało. Myślę, że jest to temperatura porównywalna z typowym smartfonem i typową ładowarką. A korzyść, no moi drodzy, to po prostu zrobiło mi wow. I tu po prostu czapki z głów. Gdybym miał teraz na głowie czapkę, to bym ją uchylił przed Motorolą. Świetna robota. A to jeszcze nie koniec, bo do tego mamy ładowanie indukcyjne i to też szybkie, jak na indukcyjne oczywiście, 50-watowe. A do kompletu jeszcze dali ładowanie zwrotne, czyli sobie od tego smartfona możemy doładować zegareczek czy tam słuchaweczki. Także jeżeli chodzi o akumulator, a w szczególności o jego ładowanie, to jest po prostu tutaj klawiutko. A czy klawiutko jest fotografią? Na papierze? No to byczo. Przede wszystkim 200-megowy aparat główny i jeszcze do tego z optyczną stabilizacją obrazu. Jak chcecie zrobić na kimś wrażenie, to zawsze możecie się pochwalić, mam 200-megowy aparat. Co z tego wynika, powiem Wam za chwilę. Do tego mam jeszcze 50-megowy aparat szerokokątny, też zacnie, ale już oczywiście bez stabilizacji. I 12-megowy aparat z teleobiektywem, czyli zestaw jest praktyczny i mądry. Motorola nie wygłupia się w dokładaniu jakichś bezużytecznych 2-megowych oczek, na przykład do makro, bo przecież makro robimy tutaj aparatem szerokokątnym i to jest zdecydowanie coś lepszego. A jeżeli chodzi o selfiaki, też jest niebiednie, bo 60 megapikseli, co też robi wrażenie, ale pamiętajcie, te wielomegapikselowe aparaty robiące wrażenie, to przede wszystkim robią wrażenie, a ponadto robią zdjęcia w trybie łączenia pikseli. Na przykład ten 200-megowy. No dobra, można wymusić zrobienie 200-megowego zdjęcia, tylko pytanie po co? No chyba, że ktoś nie chce billboard drukować. A tak na co dzień robi tam 12 megapikseli z groszami ten aparat, co w zupełności wystarcza 99,9% użytkowników. No ale dobra, jakie to robi zdjęcia? Generalnie dobre. Generalnie takie, jakich oczekiwałbym po smartfonie w tej cenie, ale diabełek tkwi w szczególikach, czego zabrakło mi do pełni fotograficznego szczęścia i radości. Przede wszystkim mniejszej różnicy w odwzorowaniu barw przez poszczególne obiektywy. Bez problemu po tym, jak są oddane barwy,
rozróżnimy, którym obiektywem było zrobione zdjęcie, nawet jakie sobie przytniemy. Oczywiście różnice w szczegółowości też są. Wiadomo, że najlepsza fotka wychodzi z głównego, potem trochę gorsza z szerokokątnego, a z teleobiektywu najsłabsza, ale ogólnie naprawdę nie ma się do czego doczepić. Poprawiłbym tylko ten szczegół z oddawaniem barw i może faktycznie troszeczkę wyrównałbym jakość odwzorowania detali. No skoro o teleobiektywie mówię, to kurczę, on jest bardziej portretowy niż takim naprawdę tele, ponieważ daje tylko dwukrotne przybliżenie, czyli nie za wiele. Jak widzicie, ma klasyczną budowę, nie jest to obiektyw peryskopowy. Taki troszeczkę niedosycik tutaj we mnie jest. Wolałbym już peryskop z pięciokrotnym przybliżeniem, wtedy mogę powiedzieć, że mam tele. A tak naprawdę to mam, powiedzmy, aparat portretowy tutaj, ale jeżeli już mówię o portretach, to tutaj torowi udają się całkiem przyzwoicie. Te z przedniego aparatu również. Wiadomo, że pokazem możliwości każdego smartfonowego aparatu są zdjęcia nocne. I tu też w zasadzie do niczego bym się nie przyczepił. Może poza tym, że tryb nocny to bywa czasem aż zanadto skuteczny, bo robi z nocy dzień, przez co szczególnie przy takim zapadającym zmroku, kiedy niebo jeszcze nie jest doskonale czarne, ale już nie jest błękitne, robi się już granatowe, no to niestety będziecie mieli problem z oddaniem klimatu zdjęcia, jeżeli na tym Wam akurat zależy, bo wyjdzie Wam w zasadzie dzień. Do ideału, do najlepiej fotografujących smartfonów, jakie miewałem w rękach, no jeszcze ociupinkę brakuje, ale podkreślam, jest dobrze. Tak jak Wam już wcześniej sygnalizowałem, zdjęcia makro są tutaj naprawdę na wysokim poziomie, tyle że trzeba się postarać, żeby złapać ostrość. Nie jest to łatwe, szczególnie jak na przykład fotografowana roślinka dygocze na wietrze. A i selfiaki też udają się nader zacnie. Dodam, że mamy tutaj możliwość podświetlenia naszego pysia za pomocą rozbłysku wyświetlacza, co daje całkiem przyzwoite efekty w ciemności. No i oczywiście łączenie pixel w aparacie przednim też coś tam daje, aczkolwiek odradzam robienie sobie selfiaków bez doświetlenia w bardzo słabym oświetleniu, bo wtedy wychodzi kicha. Niestety tu już fizyki nie da się oszukać. Jeżeli chodzi o filmowanie, to tu znów mam pewien niedosyt, bo z jednej strony wszystko jest w porządku, wyrazistość obrazu ok, dźwięk też ok. Ale po pierwsze zabrakło mi możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami przy 4K. Jak nagrywam Full HD, mam tą możliwość. Przy nagrywaniu w 4K już niestety ją tracę, a tu jeszcze 8K czeka w zanadrzu. Zatem taki troszeczkę braczek tutaj nam się wkradł i wkradło się coś jeszcze gorszego. Mam wrażenie, że smartfon czasem gubi klatki przy zapisie wideo. Bez względu na rozdzielczość, jaką miałem włączoną, takie wrażenie odnosiłem. Nie jest to jakoś strasznie uciążliwe, nie jest to notoryczne, czyli nie występuje przez całą długość trwania filmu, ale jak sobie oglądacie urywki, to niestety co jakiś czas zauważycie takie drobne zaburzenie płynności. Widać to szczególnie oczywiście na szybciej poruszających się obiektach. Kiedy filmujemy obiekty statyczne, no to ten problem raczej nam nie dokuczy, chyba że będziemy szybko panoramować, robić najazdy za pomocą telefonu, no to wtedy może się okazać, że jakieś tam zaburzenie płynności dostrzeżecie. Nie wiem, z czego to się bierze, ale wyczułem, że coś tam z softem jest nie tak. A skoro o softie mowa, to aplikacja fotograficzna Motorola jest prosta i przejrzysta. Tu nie ma na co narzekać. Tradycyjnie tylko odradzam korzystanie z cyfrowego zoomu, zarówno przy filmowaniu, jak i przy fotografowaniu, ale to już pewnie wiecie. A czy odradzam zakup tego smartfona? Nie, bo to jest bardzo fajny smartfon, aczkolwiek w zestawieniu z ceną kilku rzeczy mi tutaj zabrakło, niestety. Wiadomo, tanio już było, a mamy do czynienia z dobrze wyposażonym urządzeniem. Zatem cena, no cóż, ze smutkiem przyznaję, nie może być zbyt niska. Motorola sobie życzy za ten smartfon 4499 zł. Ile? Zapytacie? Za Motorolę? Tak, moi drodzy. Tak wyposażone telefony rzeczywiście mogą tyle kosztować, aczkolwiek do pełni szczęścia i do powiedzenia, że okej, ta cena jest skalkulowana dobrze, zabrakło mi pełnej wodoszczelności, zabrakło mi mocniejszego teleobiektywu o większym przybliżeniu, zabrakło mi ociupinkę jeszcze wyższej jakości fotek, zabrakło mi prawdziwego, czyli symetrycznego stereo z dwoma dużymi głośnikami, a nie jednym dużym, jednym mniejszym. O tym, co ja prywatnie chciałbym w każdym smartfonie mieć, a czego praktycznie już w tej chwili nie otrzymuję, czyli o mini jacku i miejscu na microSD, już nie wspominam, bo nie warto, ale powiedzmy, co za tą cenę, którą wymieniłem,
4,5 prawie że, dostajemy. Dostajemy świetnie wyglądający i świetnie wykonany smartfon z bardzo dobrym wyświetlaczem, oferujący naprawdę wysoką wydajność, ale tu warto pamiętać o ewentualności wystąpienia throttlingu i ewentualnego podwyższenia się temperatury w części tylnej ścianki. Otrzymujemy smartfon robiący nader przyzwoitej jakości zdjęcia i robiący przede wszystkim wrażenie napisem przy tylnym aparacie fotograficznym. A co dla mnie najważniejsze, otrzymujemy smartfon z mega szybkim ładowaniem, które wcale nie gotuje tego urządzenia, a daje nam komfort psychiczny w postaci możliwości doładowania telefonu o połowę tam w 10 minut, do pełna w 20 kilka minut, czyli w zasadzie na krótko przed wyjściem z domu zapewnienia sobie całodziennej eksploatacji urządzenia. I myślę, że akurat to właśnie to ładowanie, a nie 200-megowy aparat powinny być lokomotywą napędzającą sprzedaż tego telefonu. Generalnie telefon udany, ja bym go naprawdę mocno Wam polecał, ale po tym jak jego cena trochę zjedzie, dla mnie idealną ceną dla tego smartfona byłoby 3999 i na taką cenę radzę Wam poczekać. Wtedy to rzeczywiście będzie godna propozycja. A teraz cóż, dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejną recenzję, która mam nadzieję już niebawem pojawi się na kanale. Do zobaczenia!